Bush? Możemy zobaczyć. World Top 5 to mógłby być rekord świata. Speedrun Icarus. A co to jest ten Icarus? To jest A, to jest z tą elytrą, tak? Top 5 World? O kurde. Możemy. Siema, w dzisiejszym filmie Siema. Zobaczycie moje najlepsze podejście w przejściu Minecrafta. Dodatkowo chciałbym i patrzcie, wspomnieć... Wiadomo, cicho jest film, cicho jest film. Patrzcie, nie ma problemu. Że prawie 60% osób, które obejrzało mój poprzedni film, nie subskrybuje mojego kanału. Ja pierdziele. Jeśli film ci się spodobał, serdecznie zapraszam do subskrypcji. To chyba tyle. Zapraszam do oglądania. A więc opisując start. Pojawiłem się na takiej pięknej polance, od razu poleciałem do góry i zauważyłem wioskę. Z wioski ogólnie na Icarusie potrzebne są tylko tak naprawdę łóżka i jedzonko. Ale postanowiłem wziąć z elytrą, to ja też bym mógł jedzonko, ponieważ łóżka wiedziałem, Zisz że trochę. Będę mógł sobie zrobić z nitek, które dostanę już w netarze. Więc może tak od razu wziąłem jedzonko. Też tego jedzonka nie potrzeba za dużo, więc wziąłem jedzonko. Ale chłop się teleportuje. Poleciałem znowu do góry, żeby poszukać oceanu. Pograłem ogólnie Ocean Stratem. Kiedy nowe nagrody za Mambusy? Jest pytanie, już pojawia się któryś raz. Czat, dajcie fajne nagrody, to ja dodam, tylko... Problem z nagrodami za bambusy są takie, że nie mogą się powtarzać. Wiecie, o co chodzi. Najbardziej opłacalny strat na Icarusie. Podpis na Steamie. Zacząłem szukać sobie. Wtedy będę musiał to zrobić. Zobaczyłem tutaj, że jest tylko kajuta. Okej, okay. Żelazo. Statku, więc od razu poleciałem. Big Pog. Wiadomo, w kajucie jest żelazo i potrzebne itemy, także wziąłem sobie. VIP chat, VIP. Nie, no come on. 15 żelazo, czyli. Sub! O! Sub! Widzę, że. Trihard tutaj już się załącza, nie. Od razu poleciałem też po drewno, bo wiadomo, z wyzywanie widza. Do wszystkiego tak naprawdę. Tutaj zalt-tabowałem na chwilkę. Zalt-tabowałem. Escape i zalt-tabowałem, to wtedy mi się nie liczy do czasu. No i poleciałem tak naprawdę na ślepo, ale na szczęście... Monument! Ale run! Ej, monument jest pog. W ogóle te Ocean chat, gdyby teraz był turniej na speedruny, to bym zrobił czas 15 minut. Trust chat. Zbiorniczek z blokami złota. Patrz jaki monument. Zebrałem je i od razu ja pierdziele. No, bez kitu. 15 by było. Czaisz, patrz, po co iść do bastionu? Też render distance. Jak masz bloki złota tutaj. Zacząłem szukać jakiegoś kanionu, żeby zrobić sobie portal. Od razu tutaj zauważyłem po lewej, więc naprawdę dobre timingi tutaj były. I po prostu Mati, dzięki bardzo! Flinta. Pozdro czaty. Wręcz wyzywasz kogoś za stoka? No nie, no bo ja mogę wyzywać za darmo. Wyzywanie widzów? Ja... Nie, bardzo mi się nie podoba takie nastawienie. Zacząłem robić portal. To jest czat jakieś strasznie ciężkie, co się dzieje. Tu masz jakieś podwójne schody, jakieś robienie portalu, stary, jakieś z koryta normalnie, wiesz o co chodzi, nie? To jest już big dick czat. No, tutaj już jest huge cock. Damn. O, zepsuło się. No i zauważyłem, że nie mam flinta, więc poleciałem od razu do góry. Mogłem wziąć sobie drzwi, ale tego nie zrobiłem. Zacząłem kopać insta flinta. Dobrze, że miałem dobry biom do tego. Insta flinta, czat! Od razu trzeci gravel, który wykopałem, to był flint. Pog! Dobry drop rate. 3 minuty i nether! Wszedłem sobie do netheru. Okej. Ale muzyka. Chillowanie bomby normalnie w netherze. VIP za 200k. W netherze pojawiłem się na dobrym biomie. Słuchajcie, i od razu zauważyłem mnóstwo piglinów. I zacząłem craftować łódkę. Żeby nie zniknęły pigliny, no nie? Mogę wsadzić pigliny do łódki i wtedy mi się nie zdespawnują, jak odlecę trochę dalej. Okay. W poszukiwaniu fortecy. Rzuciłem sobie złoto, 2 pigliny włożyłem w łódkę. Tutaj nie mogłem postawić, bo oczywiście stały, ale w końcu się udało. Nie mogłem postawić, bo stały. Rzuciłem resztę złota. Zobaczyłem. A resztę piglinów zabić, czy co się robi? Zapisałem sobie, bo myślałem, że będę daleko leciał. Za mnie czat zapisywał, Pepo Blush. Quake Pro! I trzy. I od razu znalazłem fortecę. Zauważyłem tutaj, że Big! Więc poleciałem najpierw do tego. Od razu skraftowałem tarczę, bo wiedziałem, że nie mam... Fire resistki, tak. Ja wiem, co jest 5. I skraftowałem tarczę, bo wiedziałem, że jak będę grał na 2 spawnery i jeszcze... Do tego jestem na Soul Sandowym biomie,
to naprawdę będzie tutaj dużo blaze'ów, więc będzie to niebezpieczne. Dlatego tarcza jak najbardziej mi się tutaj przydała. Czyli wszystko się ładnie w ranie ułożyło, Pepo Blues. Bardzo dobry drop rate. A jest jakaś 4x4, czyli, kategoria dla ludzi właśnie takich jak ja z wylewem? A jeszcze nie poszedłem do tego drugiego spawnera. Bo to jakieś kategorie z tymi, tymi. Ebram, że Gierka z Ebrem Zambusy pozdrawiam. Pozdrawiam również, nie, to nie ma sensu. Niestety dostałem od Blaze'ów, bo nie zauważyłem tego trzeciego, który się zespał. Teraz ze dwóch kropek, takie aha. Więc postanowiłem się zregenerować. Nie ma sensu, na pasek, nie no, chodzi o to, czat, że... Jakiś mob, wiecie, mam jakiś plan na streama i nagle, o sorry, muszę iść grać z widzem, bo se kupił, nie. To muszą być takie nagrody, wiecie, wiesz o co chodzi, no nie? Nie no, spoko, Sadge, nie no, spoko, Evron, nie ma problemu. Pojawiłem, więc wiedziałem, że raczej z tych blaze'ów już będę miał pałki. Kurde, ile blaze'ów! Na speedrunie zabijać, już nie patrzyłem na HP, jak zginę, to zginę. No i ostatni drop. Kto zginie, ten zginie. Od razu 7 pałek, te blaze'y chyba zajęły z 1,5 minuty. Kurde, bok, pog, big pog. W którą stronę mam lecieć nawet, bo było, ta forteca była bardzo blisko. Od razu poleciałem i zauważyłem, że... Może nagroda, że zakładasz wiadro na głowę. I przejdę grę, bo było mnóstwo pereł. Tutaj... ile pereł! Trzymałem i zacząłem się obudowywać, żebym nie zginął. Od tamtego... Bigli nas kuszą. Okej. Zobaczyłem sobie, jakie mamy. Szósta minuta, stary, ma wszystko! Powinienem to zrobić Big. W sumie już na powierzchni w Overworldzie, ale no. Tutaj niestety przeszedł mi Piglin i Pigman przez portal, więc nie mogłem się wydostać. To jest śmieszna o nie! Sytuacja. Ale na szczęście udało mi się. Wypłynąłem do góry. Ja pierdzielę, co się dzieje! I od razu powiedziałem fajerwerką gdzieś na jakiś teren, żebym mógł rzucić perłę bezpiecznie, bo w wodzie wiadomo, że nie za bardzo. No i co? No i co? Dorzucił. Ender perłę, zobaczyłem, że mam 12 tych, 12 wełny z tych nitek, więc mam czyli będzie na łóżka. Czyli no riski. No riski trochę jest. Nie opłacało się, żebym wracał do wioski, więc zacząłem lecieć. Tutaj wypatrywałem od razu Strongholda, bo byłem na dosyć dobrych kordach. Koło fortuny i do wygrania ban albo sub. No i leciałem. Ty, no możemy zrobić takie coś, że patrzcie, będzie Will Decide, no nie? A tu zaraz, po filmie, dobrze? Po filmie. Zobaczyłem też, że jest dopiero 8 minuta na timerze, więc jest to naprawdę WR Pace. WR Pace! Szybko Stronghold, bo no mam jeszcze 2 minuty. Spam rakietek, spam rakietek. Szybki Stronghold Expose i tak naprawdę mam już wszystko. To jest skraftowałem sobie też nożyczki. Nimo, dziękuję bardzo! Chciałem sobie jeszcze poobcinać trochę owiec, bo jednak wolałem poobcinać owieczek. W ogóle dzisiaj cozy stream chat, okej? Okay? Pod kocykiem. Żeby przejść grę, 4 łóżka to jest gdzieś jest tutaj. Wystarczająco, ale też no nie... Nie czułem się tak pewnie na tamten moment, bo była to też pierwsza gierka całkowicie perła w tym dniu. Nie pęknęła, czyli to nie mój run. Insane. Zobaczyłem tutaj po triangulacji, że perła mnie cofnęła, dlatego wziąłem sobie ją i zacząłem latać po kanionach, wleciałem do pierwszego lepszego kanionu. Nie no, ale Bush spoileruje, co się stanie. Po chwili patrzyłem, że tutaj nic nie ma i jest tutaj mnóstwo mobów, dlatego od razu wyleciałem. Wleciałem na jednej fajerwerce do drugiego i był Pogu. Tutaj expose. LOL! I nawet od razu portal! Najpierw postanowiłem sobie zrobić łóżka. Huge! O kurde, deszcz pada, widzowie. Fils Rainman. I wszedłem do endu. Wziąłem sobie od razu łóżka na pasek. No i rozkopałem i wyleciałem. Od razu wyleciałem. 9 minuta. Postawić sobie obsydian. Big pog. I odleciałem jak najszybciej na bok. Zacząłem sobie trochę układać EQ, żeby mieć wszystko na walkę ze smokiem ostateczną. Okej. Ostateczna, widzowie, walka. Fajnie te skrzydełka wyglądają. Patera, czat! Patera! Jeszcze nie? Zobaczyłem, że smok tutaj fajnie zakręcił,
ale no niestety poleciał jeszcze na lewo. I patera! No i nie chciał mi sperczować, już widziałem, że to nie będzie rekord świata, a szkoda. Zaczął się bugować, bo to był 10-minutowy lag. Okej. No i zaczął do mnie pluć, tutaj widać... Zaczął pluć! Śliny. A czemu Elit zdjął? A, już sobie tak perłę ma, no nie? Może żeby nie położył się. Bo tak! Ale zobaczycie. Zobaczyłem teraz, też, że smok niechętnie leci naprzeciwko i zaczyna do mnie cały czas pluć, więc założyłem elytrę i się obraziłem, poleciałem. Wieżę, żeby zmanipulować RNG i żeby mi zleciał szybciej. Zauważyłem, że chce, że zaczyna się kręcić. Pogu! I sperczował. Od razu cyknąłem perłę. Ściągnąłem też elytrę, żeby mi się nie bugowała. I co? Forbet po rekord. Ja pierwsze siadło, drugie siadło. Trzecie niestety za wcześnie stymingowałem, czwarte też nie za dobrze, ale wiedziałem, że mam żelazną siekierę. No i zacząłem Pogu! Bić. Dałem kilka hitów i udało się. Pepoklap. Fajnie. Nowy rekord polski. Piąty czas na świecie. Nowy rekord polski, widzowie! Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Nice! I co? Widzimy się na streamkach na Twitchu. Link w opisie. Pa, pa! Seed jest normalnie tak obrzucony. Nice.